I bardzo się cieszę z tego spotkania. Piotr Miller, rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego, państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, prośba od razu i pytanie. Czy to jest tak, że jeśli chodzi o te obostrzenia i obowiązki związane z epidemią koronawirusa, są równi i równiejsi? Pani redaktor, każdy z nas musi uważać, żeby faktycznie tych obostrzeń przestrzegać. Czasami mamy tak, że w jednym pomieszczeniu maseczkę mamy, na chwilę zdejmujemy, zapominamy na przykład założyć ponownie. Musimy się starać oczywiście o to, aby o tym pamiętać. Pod tym kątem każdy z nas, myślę, że ma jakieś błędy za sobą. Wicepremier Jarosław Kaczyński na kongresie Polska Wielki Projekt wręczył nagrodę redaktorowi Wilcztajnowi. Obaj nie mieli masek, nie zachowywali dystansu usta i nos, nie były też zakryte u panelistów. Organizator stwierdził, że to są dorośli ludzie. No to może tak to zostawmy po prostu. Każdy odpowiada za siebie. Czy pan krytycznie odnosi się do tego, co mieliśmy okazję obserwować? Pani redaktor, pamiętajmy o tym, że w przestrzeni publicznej, czyli tam, gdzie mamy dużo osób, faktycznie powinniśmy nosić maseczki. W przypadku przestrzeni, gdzie mamy zakłady pracy czy inne, na przykład zachowywać dystans lub również nosić maseczki, trzeba na to uważać. Na tym samym kongresie ja widziałem też zdjęcia właśnie z chociażby z momentu, gdy wszyscy siedzą na publiczności i tam były te maseczki, więc to jest tak, że faktycznie musimy pamiętać, żeby po tym, jak zdejmiemy na przykład na chwilę maseczkę, żeby później o niej ponownie pamiętać. Myślę, że każdemu z nas zdarzyło się na przykład zdjąć na chwilę maseczkę i później zapomnieć o jej założeniu z powrotem. Stąd też na przykład stąd też te apele o to, aby o tym pamiętać. Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów wszyscy mieli też maseczki. Jeżeli byśmy w kilkuosobowym gronie, premier, wicepremier, ja, minister Dworczyk, staramy się wszyscy o tym pamiętać. Panie ministrze, na konferencji ale przykład... prasowej, której ogłaszaliśmy, również te maseczki były. Ale przykład idzie z góry, panie ministrze. Mamy wicepremiera, mamy zdjęcia, filmy, które pokazują, że Jarosław Kaczyński nie stosuje się do tych zasad, które zostały ogłoszone przez ministra zdrowia. O czym to świadczy? Pani redaktor, na tym samym kongresie pan wicepremier Kaczyński również miał maseczkę, gdy siedział na publiczności i faktycznie każdy z nas musi uważać, aby po zdjęciu pamiętać o tym, aby ją ponownie założyć. Myślę, że pani redaktor również zdarzyła się sytuacja, w której pani na przykład z rozbiegu wyszła z redakcji i zapomniała założyć maseczki. Jeżeli tak nie było, to naprawdę chylę czoła, że pani zawsze o tym pamięta. My apelujemy o to, pan premier Morawiecki, premier Kaczyński, wicepremier, ministrowie, wszyscy staramy się dawać przykład, chociażby przykład właśnie tej ostatniej konferencji prasowej, gdy w sobotę ogłaszaliśmy godziny dla seniora. Pomimo tego, że były zachowane odległości, te maseczki też w czasie konferencji prasowej mieliśmy. No dobrze, tylko tutaj jednak było pomieszczenie zamknięte, sporo ludzi, więc ja cały czas, być może według pana zbyt mocno, ale pytam o to, jak pan to zachowanie ocenia, bo powinien pan chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, ocenić je negatywnie. Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę od samego początku. Każdy z nas powinien pamiętać o tym, aby gdy zdejmie tą maseczkę, później ją założyć. Prezes też powinien o tym pamiętać. Każdy powinien o tym pamiętać, pani redaktor. Ja wiem, że bardzo, bardzo chętnie pani widzi być może drzazgę wokół innej osoby, a nie widzi belki w innych miejscach, naprawdę. Nie, to jest nieprawda. Pamiętajmy o tym, że... No więc dlatego, tak jak mówię, pani redaktor, niech pani zerknie na zdjęcia z tego samego kongresu, gdzie na publiczności pan premier, pan wicepremier, inni mają maseczki. Faktycznie być może później się zdarzyła sytuacja, której na chwilę została zdjęta. Pamiętajmy o tym, aby o tym po prostu nie zapominać, żebyśmy te maseczki mieli wszędzie, gdzie to jest możliwe, tak abyśmy mogli je ponownie zakładać, zawsze mieli pod ręką. Ale naprawdę z ręką na sercu każdemu z nas chyba zdarzyło się sytuacja, w której tak nie było. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że powinniśmy do tego podchodzić normalnie. Każdy z nas powinien się starać, aby te maseczki zakładać i my to w przestrzeni publicznej robimy. Ale bez wątpienia też będą za nami jeździć dziennikarze, fotoreporterzy, aby na przykład złapać nas przy wychodzeniu z własnego domu sekundę po tym, jak wychodzimy, czy mamy tą maseczkę, czy nie. Trudno. Powinniśmy starać się, aby faktycznie nosić ją przed wyjściem nawet z klatki. Panie ministrze, premier zaskoczył dość podczas ostatniej konferencji prasowej, mówiąc, że jesteśmy kilka kroków przed brakiem łóżek, jeżeli chodzi o łóżka oczywiście przeznaczone dla pacjentów z COVID-19. Czy może pan to potwierdzić, czy premier po prostu się pomylił?
Wszystko zależy od dynamiki wzrostu liczby zachorowań, stąd te obostrzenia, które zostały wprowadzone w sobotę, czyli powszechny obowiązek noszenia maseczek. I zobaczymy po tygodniu, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. W tej chwili wszystkie osoby, które powinny być hospitalizowane, mogą skorzystać z pomocy szpitali, czy to właśnie jeżeli chodzi o hospitalizację taką standardową, czy jeżeli chodzi o hospitalizację razem z respiratorami. Natomiast oczywiście my ze względu na to, że liczba zachorowań rośnie, cały czas zwiększamy liczbę łóżek i liczbę respiratorów po to, aby być gotowym na najtrudniejszy scenariusz. Ale w Europie Zachodniej faktycznie przecież zdarzyły się takie sytuacje w krajach dużo bogatszych od Polski, że tych łóżek czy respiratorów zabrakło. My robimy wszystko, aby w Polsce takiego scenariusza nie było. Łóżka mogą być, respiratory mogą być, mówią eksperci, ale jeszcze muszą być ludzie, którzy te łóżka i te respiratory będą obsługiwać. A z tym jest problem, bo jest niewielu lekarzy zakaźników i alarmują przedstawiciele służb medycznych, tak to nazwijmy, że po prostu zabraknie za chwilę lekarzy, którzy te respiratory ewentualnie będą umieli i mogli obsługiwać. Jak sobie z tym mają Państwo zamiar poradzić? Z tego powodu jedną z pierwszych decyzji rządu Zjednoczonej Prawicy, gdy po 2015 roku obejmowaliśmy wybory, rządy, było zwiększenie liczby osób, jeżeli chodzi o nabór na studia lekarskie. Niestety nasi poprzednicy ten nabór zostawiali na skromnym poziomie, w związku z tym dopiero po kilku latach liczba lekarzy może się zwiększyć. My w tej chwili pozwoliliśmy przeprowadzać specjalne kursy i optymalizujemy możliwość pomocy przez młodych lekarzy właśnie w takich sytuacjach, co pozwoli w tej chwili pomóc większej liczbie, potencjalnej większej liczbie osób, które by potrzebowały takiej pomocy. Stosowne rozporządzenie zostało opublikowane bodajże w piątek lub czwartek. Czy w związku z tym Państwo mają obawy dotyczące wydolności służby zdrowia? Mamy te obrazki, Państwo je doskonale znają, korków praktycznie składających się z karetek z pacjentami w środku wymagającymi natychmiastowej pomocy. Tak się działo w Warszawie, tak się działo we Wrocławiu. No coś tutaj nie gra. Jakiś jest kłopot z organizacją wewnątrz szpitali? Czy tym Adam Niedzielski ma zamiar się zainteresować i jakoś to usprawnić? W tej chwili oczywiście są podejmowane takie działania. Między innymi po to powstają tak zwane szpitale koordynujące w każdym województwie. Ale pamiętajmy o tym też, że nie wszystko niestety jest w mocy ministra zdrowia, ponieważ część z tych szpitali to są szpitale samorządowe, a nie szpitale rządowe. Tutaj oczywiście staramy się współpracować jak możemy w tym zakresie, natomiast również też jest potrzebna wola taka zarządcza. Nie tylko, nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi również o umiejętności zarządcze. Czasami jest to pewne wyzwanie, jeżeli chodzi o koordynację właśnie na poziomie wojewódzkim i stąd właśnie ta decyzja pana ministra Niedzielskiego o powstaniu szpitali koordynujących, które będą taką pracę koordynowały na poziomie województwa, tak aby było wiadomo, gdzie są wolne miejsca, tak aby nie było sytuacji, w których nie wiadomo do kogo przewieźć pacjenta. Przygotowujemy szpitale koordynujące, mówi pan, a wielu komentuje, że one już dawno powinny być przygotowane, że państwo przespali tych kilkaletnich miesięcy, kiedy to wszystko powinno być doskonale zaplanowane, bo można było się spodziewać, chociaż wiemy, premier się tego nie spodziewał, że ta druga fala koronawirusa jesienią przyjdzie i to ze zdwojoną siłą, co się zresztą potwierdza. Co pan odpowie tym, którzy w tak negatywny sposób oceniają działania rządu, oceniają negatywnie odejście ministra Łukasza Szumowskiego, słowa pana premiera, które padły w trakcie kampanii wyborczej i które świadczą o tym, że wtedy rzeczywiście byliście bardzo mocno uspokojeni, zaangażowani w kampanię wyborczą, zapominając właśnie o tym, że trzeba przygotować polską służbę zdrowia do drugiej fali koronawirusa. Pan się uśmiecha zupełnie nie wiem czemu. Dlatego, że gdy słyszę takie słowa, to przypominają mi się wypowiedzi polityków opozycji, które apelowały, aby przeprowadzić chociażby wybory prezydenckie jesienią, wiedząc o tym, że przecież zbliża się druga fala pandemii. Dlatego ta hipokryzja ze strony opozycji no, w tym wypadku jest na bardzo wysokim poziomie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta sama opozycja apelowała o to, aby uwolnić część łóżek szpitalnych, część zasobów, po to, aby zacząć przeprowadzać rutynowe operacje w szpitalach. I my to w okresie, w którym liczba zakażeń w Polsce zmalała, zrobiliśmy po to, aby każdy obywatel, który chce przeprowadzić, chce mieć operację rutynową lub czasami nawet ratującą życie, mógł w tym okresie, w którym była mniejsza liczba zakażeń, te operacje przeprowadzać. Pamiętajmy o tym, że oprócz pacjentów, którzy mają koronawirusa, są również pacjenci, którzy chorują na inne choroby. W związku z tym ten zasób szpitalny trzeba
równoważyć zależnie od tego, jaką mamy sytuację epidemiczną. W związku z tym nie sztuką było zostawić puste łóżka, nie sztuką było zablokować miejsca szpitalne przez miesiące, w których tych zakażeń było mniej, lecz trzeba było je uwalniać. I teraz, w momencie, gdy mamy zwiększoną liczbę zachorowań na koronawirusa, z powrotem należy przywracać ich funkcję zakaźną. Więc to jest właśnie ten rodzaj hipokryzji, bo ci sami opozycjoniści, przedstawiciele opozycji apelowali wtedy o to, co my zrobiliśmy. Znaczy oni apelowali, z tego co ja pamiętam, przede wszystkim o wprowadzenie stanu wyjątkowego, którego w tej chwili nie wyklucza premier Mateusz Morawiecki, ale wracając jeszcze do tego, co się działo latem, rozumiem, że z ręką na sercu jest pan w stanie powiedzieć, że zrobiliście wszystko, aby przygotować się na drugą falę i nie przespaliście nic. Latem tego roku na całym świecie, w tym Europie, była obniżona liczba zachorowań. Jeżeli chodzi o przywracanie funkcji szpitalnych dla normalnego funkcjonowania, to zrobiliśmy to, mając na celu również opiekę nad osobami, które nie są chore na koronawirusa. Panie ministrze, pytam, czy zrobiliście wszystko? W międzyczasie szykowaliśmy strategię chociażby szpitali koordynujących czy POZ-ów, które miały przygotować testy. Pani redaktor, byłoby dużym nietaktem albo dużym przejawem braku pokory twierdzenie, że się zrobiło wszystko. Zrobiliśmy tyle, ile byliśmy w stanie, ile mieliśmy sił. Zawsze błędy się zdarzają, w związku z tym do tego trzeba bardzo pokornie podchodzić. A gdzie popełnili państwo błąd? Pani redaktor, trudno powiedzieć pewnie w tej chwili, gdzie są popełnione błędy. Zawsze taka ewaluacja przychodzi po jakimś czasie. Natomiast w zakresie chociażby koordynacji testów, to ta refleksja, która teraz została jesienią wdrożona z tego czasu wiosennego, to chociażby koordynacja wydawania zleceń na testy przez POZ-y, to zostało wdrożone w tym sezonie. To trzeba było pewnie zrobić już wiosną, zmienić nieco, tak jak teraz zmieniliśmy kryteria dojścia do testów, ale to wszystko właśnie jest wspólną nauką instytucji publicznych, instytucji międzynarodowych również, bo przecież te same błędy zdarzały się albo podobne w wielu krajach Unii Europejskiej. Panie ministrze, a dlaczego Mateusz Morawiecki nie chce przyznać się do błędu w sprawie tej wypowiedzi letniej, kiedy mówił, że wirus jest w odwrocie, że nie musimy się go już bać? No chyba wszyscy zgodzą się, że patrzyła na liczby w tym czasie, jak wyglądały liczby, jeżeli chodzi o zachorowania. Oczywiście tak, było kilkaset zachorowań dziennie wtedy. Czy to była fala, która wzrastała wtedy, czy malała? Malała. Ale to nie o to chodzi, ale to naprawdę był taki moment, że możemy powiedzieć, jest w odwrocie, nie musimy się bać? Pani redaktor, w tamtym czasie liczby wskazywały na to, że liczba osób, które chorują dziennie, która przyrasta, jeżeli chodzi o przyrost zachorowań, maleje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Część epidemiologów mówiła, że ze względu na trwające lato sytuacja się poprawia. W związku z tym to są cytaty bardzo często z wirusologów, epidemiologów, często niestety, które rozmijają się w swoich opiniach, bo są różne opinie w zakresie strategii walki z koronawirusem. A jest pan w stanie przytoczyć taką jedną opinię jednego eksperta, który powiedział, że wirus jest w odwrocie? Wtedy? Pani redaktor, nie. Jestem w stanie przytoczyć opinie, które mówią, niech pani zerknie na badania, że w okresie letnim będzie łatwiejsza sytuacja. I zresztą to liczby pokazywały. W tej chwili i wtedy się szykowaliśmy na drugą falę, o której mówiliśmy przecież, że jesienią może być druga fala, jeżeli chodzi o koronawirusa. Przecież to było wprost mówione, jeżeli chodzi o przygotowania się na jesień. W związku z tym w tamtym czasie, kiedy była wypowiedź pana premiera, faktycznie liczba zachorowań malała, natomiast szykowaliśmy się na potencjalną drugą falę w okresie wrzesień-październik, jak okazuje się słusznie, że te przygotowania... Dlatego według wielu słowa nie boimy się już wirusa były nadużyciem, po prostu. Ja uważam, że przyznać się do błędu jest rzeczą ludzką i nie wiem, czemu nie chce zrobić tego pan premier. Pani redaktor, ja jeszcze raz powtórzę. W sytuacji, gdy pan premier to mówił, liczby pokazywały, że liczba zachorowań dzienna nie przyrasta, wręcz maleje. Ale powiedział, nie musimy się bać, nie widzi pan tu sprzeczności. Z jednej strony mówi pan, liczby malały i można było coś takiego powiedzieć, a z drugiej strony szykowaliśmy się na drugą falę. No to spodziewali się państwo, że będzie gorzej. Mówiła, że należy przeprowadzić wybory jesienią, czekać na jesień, której było wiadomo praktycznie w 100%, że przyjdzie druga fala, tylko po to, żeby politycznie wykorzystać sytuację. No, popatrzmy, jak wyglądała wtedy sytuacja. W tamtym czasie opozycja, wiedząc praktycznie w 100%, że jesienią przyjdzie druga fala, apelowała o to, aby przenosić na dużo trudniejszy czas wybory prezydenckie i narażać obywateli. W związku z tym naprawdę, jeżeli gdzieś tu widać hipokryzję, to raczej po tamtej stronie.
No dobrze, widzę, że tutaj już nie dojdziemy do porozumienia, bo z drugiej strony pan mówi o opozycji, a ja mówię o premierze, który też wiedział, że będzie gorzej i mówił, że nie ma się czego bać. Ale okej, dobrze, zostawmy to. Panie ministrze, jeżeli chodzi właśnie o opozycję, dlaczego premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o tym, że nie będzie informacji rządowej na sali plenarnej Sejmu w sprawie właśnie epidemii koronawirusa, a kilka dni temu podczas konferencji prasowej zaprosił opozycję do rozmów i wspólnego działania w tej sprawie, bo teraz wiadomo, to jest oczywiste, wszystkie ręce na pokład. Czy aby to parlament nie jest miejscem, gdzie tego typu debata powinna być toczona, że coś tutaj stanęło na głowie? Pamiętajmy o tym, że ta formuła współpracy z opozycją, jeżeli chodzi o koronawirusa, trwa od wielu miesięcy. To już nie jest pierwsze spotkanie, ani nie ostatnie, które dotyczy spraw koronawirusa. Opozycja twierdzi co innego. Opozycja twierdzi co innego, opozycja ma wilcze prawo, żeby twierdzić, jak będzie potrzeba, wiele innych rzeczy, nawet jeżeli nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ja oczekiwałbym od opozycji współpracy w tym zakresie. Oczekiwałbym, że w miastach, w których rządzą, będzie lepsza koordynacja transportu publicznego, że będzie lepsza koordynacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie placówek urzędowych. To jest działanie opozycji, które można sprawdzić w praktyce. Można również sprawdzić w praktyce funkcjonowanie szpitali samorządowych. W związku z tym tam jakby jest dużo naprawdę rzeczy, o które można powalczyć siłami w miejscach, które dobrze rządzą. Panie ministrze, ja naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki za tę współpracę, bo uważam, że ona powinna trwać rzeczywiście już od bardzo długiego czasu, ale ponownie pytanie, dlaczego premier nie chciał przekazać tej informacji na forum Sejmu? Pani redaktor, my co chwilę przedstawiamy informacje dotyczące stanu walki z epidemią w postaci interpelacji. Na konferencjach prasowych, panie pośle. Nie, pani redaktor. Jak rozumiem, wszyscy wiedzą, że w Polsce jest debata parlamentarna, są również formy kontroli parlamentarnej, którymi są zapytania, interpelacje, interwencje poselskie, które są przeprowadzane praktycznie co drugi czy co trzeci dzień przez przedstawicieli opozycji w różnych miejscach Polski. W związku z tym zarzut, że nie udzielamy informacji w tym zakresie, jest po prostu nietrafiony. Ja pytam o Sejm. Dlaczego nie robią państwo tego w Sejmie? Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę. W Sejmie zapytania poselskie, interpelacje i odpowiedzi w sprawach bieżących są w Sejmie. Ja wiem, że pamięć jest krótka i że punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia, ale nie wiem, czy pan pamięta. Ja akurat mam pamięć bardzo dobrą. Jak Prawo i Sprawiedliwość jeszcze kiedy było w opozycji, bardzo mocno apelowało o to, żeby raz w miesiącu odbywała się informacja na temat stanu bieżącego sytuacji, informacja przedstawiana przez premiera. Rozumiem, że państwo teraz już zdanie zmienili i nie uważają, żeby informacje na forum Sejmu były czymś koniecznym. Pani redaktor, ja nie wiem, czy pani ogląda całe posiedzenia Sejmu, ale jest taki punkt jak pytania w sprawach bieżących na posiedzeniu Sejmu, na koniec Sejmu, zazwyczaj praktycznie na każdym posiedzeniu. Panie pośle, ja pytam o informację premiera. Proszę mi tutaj nie mydlić teraz oczu. Bardzo pana proszę. Informacjami i pytaniami bieżącymi, które z reguły są na koniec samego posiedzenia. Ja pana nie muszę uczyć o tym, że wtedy jest dwóch posłów na sali, bo nikogo to już nie interesuje. Ja pytam o informację rządową, o którą kiedyś państwo apelowali, żeby była raz w miesiącu. To jest informacja przedstawiana przez rząd, pani redaktor. Ja wiem, że niektórzy by woleli, żeby na poziomie parlamentarnym były takie bitki polityczne niż dyskusje merytoryczne, które niestety faktycznie ma pani rację, że jak są odpowiedzi w sprawach bieżących, gdzie trzeba odpowiadać bardzo skrupulatnie, szczegółowo, gdzie te pytania są czasami bardzo szczegółowe i odpowiedzi bardzo długie, to faktycznie posłów opozycji faktycznie na sali wtedy nie ma, gdy te odpowiedzi są udzielane. Natomiast ja rozumiem, że części z opozycji w tej chwili zależy bardziej na tym, aby w Sejmie była jakaś duża bitwa, a nam zależy na tym, aby codziennie pracować przez posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, przez koordynację spraw w województwach, działania NFZ-u i szpitali. W związku z tym naprawdę na tym należy się w tej chwili skupić, a nie na bitwach politycznych. Nie wiem, dlaczego zakładam, że informacja rządowa ma być bitwą polityczną. Zawsze Sejm był miejscem takiej publicznej, ponieważ poselskiej debaty, panie rzeczniku. No taka jest prawda. Dobrze, kiedy tak spotkanie... Proszę skończyć. Ze strony Konfederacji, jak wygląda dyskusja na przykład w zakresie koronawirusa? Czy pani uważa, że to jest dyskusja, która faktycznie dużo wnosi do debaty publicznej w tej chwili? Panie rzeczniku, jeśli chodzi o spotkanie z opozycją, kiedy ono się odbędzie, czy to już wiadomo? I w jakiej formule? Odbędzie się jutro. Zaproszenie jest skierowane na jutro zarówno do przedstawicieli opozycji, jak i osobne spotkanie, które będzie z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Jeszcze chciałam zapytać o kandydata na ministra edukacji i nauki, pana Przemysława Czarnka. Po pierwsze, czy pan ma wiedzę na temat tego, jak pan przyszły minister się czuje? I po drugie, kiedy ewentualnie może dojść do jego zaprzysiężenia?
Do zaprzysiężenia dojdzie, kiedy oczywiście zakończy się proces leczenia i testy potwierdzą, że już nie jest chory. W związku z tym trudno powiedzieć, kiedy to na pewno będzie. Natomiast z tego, co wiem, czuje się w miarę dobrze, nie wymaga w każdym razie hospitalizacji. A nie zaniepokoiła pana premiera Mateusza Morawieckiego sytuacja związana z odwiedzinami w szpitalu u babci, pana Przemysława Czarnka, bo wielu twierdzi, że to jest taki kolejny czyjś ból, który jest lepszy niż wszystkich innych obywateli, którzy nie mogą odwiedzać nawet swoich nowonarodzonych dzieci w szpitalach i że naprawdę było to niepotrzebne, mówiąc delikatnie. Ja nie znam całej tej sytuacji, w sensie jak ona faktycznie wyglądała, tylko jestem w stanie się oprzeć na tych wyjaśnieniach, które złożył pan poseł Czarnek. W związku z tym trudno mi komentować to, bo nie wiem, jak wyglądała rzeczywistość. Jak rozumiem, było to ta wizyta za zgodą personelu szpitala, tak jak to się odbywa czasami też no w innych pan, sytuacjach. Może personel nie miał wyjścia. Nie jestem w stanie. Przepraszam? Może personel nie miał wyjścia, bojąc się o swoje posady na przykład. Nie jestem w stanie, nie podejrzewam o to, żeby pan poseł Czarnek kogokolwiek... Ale czy pana zdaniem trzeba to wyjaśnić? Wydaje mi się, że w tej chwili już po komunikacie szpitala jest to sytuacja wyjaśniona. Rozumiem. No bo to szpital wyjaśnił tę sytuację w tej chwili. Panie ministrze, to jeszcze dwie sprawy na koniec. Piątka dla zwierząt to jest coś, co może bardzo mocno podzielić Prawo i Sprawiedliwość. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie rozumieją uporu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że wielu z nich nie zagłosuje mimo listu dyscyplinującego pana prezesa, bo twierdzą, że to jest działanie wbrew ich wyborcom. Co pan na to? Jak ta sytuacja może się skończyć? W tej chwili, w najbliższych dosłownie kilkudziesięciu godzinach przedstawimy pewne propozycje zmian w tym projekcie ustawy. Rządowych zmian? Już przegłosowanych przez Sejm. Również elementów przyjętych przez Radę Ministrów, które jutro będą przedmiotem obrad. No właśnie, bo jest 200 poprawek z samego Senatu, więc rozumiem, że będą także poprawki rządowe. Ale dzisiaj na konferencji prasowej, czy jak to, kiedy się dowiemy o propozycjach ze strony rządu? To najpóźniej będzie przedstawione w dniu jutrzejszym, być może w dniu dzisiejszym kierunkowo, natomiast jutro przedmiotem, według planów przynajmniej, jutro przedmiotem obrad Rady Ministrów powinny być również pewne korekty w tym zakresie. Być może inicjatywa ustawodawcza, bo tutaj na poziomie Senatu poprawki oczywiście zależą od senatorów, natomiast być może wyjdziemy z osobną inicjatywą ustawodawczą, która część tych spraw by rozwiązywała. Czyli nową nowelizacją? Nowym projektem? W pewnym zakresie, ze względu na to, że nie było to przedmiotem regulacji, która jest w Senacie, też będzie się to wiązało z nową inicjatywą ustawodawczą, ale w pewnym zakresie, a w pewnym zakresie modyfikacją tych przepisów, które są aktualnie w Senacie. Umówiliśmy się, że już o tej godzinie muszę pana wypuścić, ale jeszcze krótka jedna sprawa. Stan nadzwyczajny. Jego nie wykluczył premier Mateusz Morawiecki. Czy państwo mają jakieś widełki, jakąś sytuację, która będzie powodować, że już wiecie, że wtedy ten stan nadzwyczajny zostanie wprowadzony, czy nie? Przede wszystkim należy tutaj patrzeć na sytuację związaną z miejscami na hospitalizację oraz z respiratorami. To jest taka granica, która jest istotna dla nas. Natomiast oczywiście to wszystko zależy od rozłożenia w kraju jeszcze sytuacji, więc nie można też do tego podchodzić tak schematycznie. To znaczy, że sytuacja na różnych terenach kraju, w różnej części kraju może być inna. W związku z tym też tak jak do regionalizacji obostrzeń podchodzimy być może do pewnych rozwiązań, jeżeli chodzi o stany nadzwyczajne. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Piotr Müller, rzecznik rządu, rzecznik Mateusza Morawieckiego. Dużo zdrowia i dużo dziękuję siły życzę. Dziękuję bardzo. To był Piotr Müller w Ekspresie Pietrzyckiej.